Witajcie na kanale Kwasu Graj. Ostatni mecz, ostatni odcinek, o to mi chodziło, no, napawał pewnie Was ciekawym doświadczeniem. Kole objął reprezentację Polski i teraz zobaczymy, kiedy w kalendarzu mamy jakieś spotkanie reprezentacji, towarzyski mecz z reprezentacją Anglii, towarzyski mecz z reprezentacją, no dobrze, ale nas czeka mecz z Liverpoolem, czeka nas mecz z West Hamem i z Burnley, przepraszam, i z Juventusem, więc tutaj wszystko w jak najlepszym porządku, aczkolwiek chciałbym zobaczyć, bo tutaj jest, w ogóle nie wiem, czy będziemy grali, na pewno testujemy sobie tą taktykę 3-5-2, ale chciałbym zobaczyć naszych zawodników. Pierwszy to tak, Szysz, Białek. Wygląda bardzo solidnie. Bartosz Białek. Skóraś. Kozłowski. Model. Zieliński. Bogusz. Piątkowski. No, będziemy szukać teraz tych zawodników z kadry do wzmocnienia drużyny Bristol Rovers. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie prowadzenie kadry. Tak jak mówiłem, chętnie objąłem. Miałem do wyboru dwie opcje. Albo Bartosz Białek, klauzula odstępnego 24 miliony, dodaj do listy życzeń, będziemy próbowali coś z tym zrobić. No to idziemy teraz do pomocników, w stronę, no dobra, ale mnie bardziej interesuje Kacper Kozłowski. £5 500 000. On dalej gra w Zagłębiu. Spoko. I no dobra. Dodamy go do listy życzeń. Skóra jest, wygląda ciekawie. To mogłaby być moja. Bo my tam mamy w obronie Helika. To może to byłby pomysł. Nigdy nie byłem fanem Bednarka. Helik, Bielik, Kamiński, Jakub Kamiński, no tutaj Szymański. Szymańskiego lubiłem zawsze. Szymański, Moder. To będą rzeczy, które jeszcze sprawdzimy w tym odcinku na pewno. Szukaj zawodników. Szymański. Sebastiana. Robi furorę teraz, która jest wysoka, dodaj do listy życzeń. Może to być ciekawy nabytek. Następnie Kamiński. Jakub, młody zawodnik. On jeszcze jest w drużynie Lecha Poznań. Ok, dodaj. Moder, zobaczymy, czy. Moder. 39, Fiorentina do tego klubu. Teraz skupimy się.
się na zespole Bristol Rovers, powołania do reprezentacji na pewno będziemy rozsyłać ich. Chciałbym, żeby tak, Majecki może został zmieniony. Tutaj damy bramkarzy, Grabara, widziałbym Grabarę tutaj w składzie. I widziałbym zamiast, od razu może sobie właśnie zróbmy Świderski, Praszelik, Białek, Milik. Świderskiego bym wymienił na ten moment. Napastnicy Lewandowski. Bartosz Bida. Na Bartosza Bidę. Krusz Szelców w Premier League, że nie został powołany, to jest jakaś pomyłka. Teraz zobaczmy, czy tutaj obrońcy Dawid Trzymański, Zieliński, Moderna. Tutaj wydaje mi się, że spoko. Jeśli chodzi o zawodników. Ten Bielik, zastanawiam się nad tym Bielikiem jeszcze, tylko na kogo moglibyśmy go wymienić? Reca, raczej jakiegoś środkowego pomocnika, prawych jest dwóch, lewych jest dwóch. To musiał być ktoś nieoczywisty. Tak? Liny, ty Ślisz. Och. Nikola Zalewski może. Nikola Zalewski albo Marchwiński. My teoretycznie gramy tym SPD. Taktycznie. No dobra, na razie zostawmy. Resztę zawodników powołamy później. Zgłoś skład. Obrońcy no na razie pozostaną. Zostaniemy w tej formacji, ale tutaj może się dużo zmienić, bo może być tak, nie ma prawego obrońcy. Może być tak, że przejdziemy na tą, a właśnie, nie ma prawego. Więc jeżeli jest Walukiewicz, Piątkowski, Helik, to tutaj chyba Bednarek. Bednarek, Dawidowicz, Helik, Bednarek i zobaczmy na obrońców, jak posiadamy prawego obrońcę, bo i Olszewski, Iskra, aha, u nas jest, widzę, urodzaj prawych obrońców, no dobra, Fila, Gruszkowski, Szot, Szukowski, Stolarski, Cash, no właśnie, jego szukałem. Zgłoś skład, Matty Cash, powołany do reprezentacji, ok. No i ruszamy do meczu Bristol Rovers Liverpool. Troszkę tutaj roszady w składzie będą na pewno, ale jak widzicie, Madsen Bui, Madsen chyba do wymiany, ale może zagra ze zmianą. I tutaj Clark będzie mu pomagał, Mendes i Barra zejdzie, Clark, jak był w dobrej formie, reszta ok, więc udaje nam się to zrobić, wprowadzić tych graczy, Clark, Morris, Martinowicz, no dobra, Fulgencio,
Będzie musiał rozegrać całe zawody. Ostatnio wygraliśmy 7-2, więc dość wysoko. A teraz, jakim wynikiem skończy się mecz? No, oglądajcie do końca odcinek. Reprezentacja Polski. To będzie ciekawe doświadczenie. Już w którejś FIFA, chyba w FIFA 20, miałem przyjemność prowadzić reprezentację Polski i też chyba wtedy stacjonowałem w Bristol Rovers, więc na pewno będzie to ciekawe. Tak mówię, długo się wzbraniałem przed tym, ale wydaje mi się, że jestem na takim etapie kariery, że jesteśmy w stanie pogodzić jeszcze te mecze reprezentacyjne, wyciągnąć kilka perełek z reprezentacji. Ale jak dzisiaj Lewandowski nie jest powoływany już do kadry, jego miejsce zastąpił Białek, Śliż, Finlay, świetne wejście Finlaya. Dobre wejście Finlaya. Finlay jest bida. No i właśnie bida próbował. Teraz Gonçalves, Carvajal, Bellingham. Gonçalves świetnie minął Madsena. Bardzo dobre przyspieszenie. Kolejny zwód. Madsen dogonił pomocnika Liverpoolu. Jest faul, będzie żółty kartonik. Tak jest, pierwsza żółta kartka w tym meczu. Dalej Pacozzi w składzie Bristol Rovers. Ostatnio dobre statystyki zebrał, więc zostaje w składzie. Coraz lepsze te interwencje tego młodego Estończyka. Finlay, Bida, urywa się Bida piłkarzowi Liverpoolu i mamy 1-0. Mamy 1-0, Bristol Rovers prowadzi w tym spotkaniu. Kibice na pewno się cieszą z takiego obrotu sprawy. Ale też pamiętają na pewno piłkarze Liverpoolu ostatnią tą porażkę 7-2. No i te na pewno przyjechali tutaj po rewanż z tamtym meczu. Aczkolwiek, no i mówię, że Bida został niepowołany, no to był szok. Praszelik dostał powołania, Bida nie, no to jak to tak? Wydaje mi się, że Praszelik może tych powołań dostawać mniej. Grabara też gra w czołowym topowym klubie, więc dziwne, że był Drągowski. Ja rozumiem Jabłońskiego, ale Jabłoński nie broni, jak zauważyliście. Broni Szczęsny. Teraz świetne wyjście Bidy. Ajajajajaj. Myślałem, że będzie. Pol kończy karierę. No, to dobrze, bo nam zwolni pensję. Szkoda, że to my go zmusiliśmy, żeby odwiesił buty na kołku, no bo jednak przez decyzję Franka Kolea dotyczące składu teraz Madsen myli się, Gonçalves. Świetna interwencja Pacociego chyba, tak, to chyba piłkarz Bristol Rovers, obrońca. Bristol Rovers, a i teraz błąd Finlaya przy tym rozegraniu i zajmują obrońcy Liverpoolu. Gorzej w czerwonych strojach konstruują kolejną akcję. Znowu po stronie Madsena i znowu Gonçalves wygrywa ten pojedynek. No dzisiaj w świetnej formie pomocnik Liverpoolu. Niebezpieczne teraz zagranie. Fulgencio. Jest Ebui. Ebui. Piłka do Praszelika. Praszelik na pozycji spalonej. Zastanawiam się jeszcze nad sensem powołania Praszelika, bo naprawdę jest w nie najlepszym ostatnio kondycji. Teraz Finlay. Wycięty Finlay. Bida przejmuje piłkę, ale na krótko. Przydałaby się bramka na 2 do 0. Jak widzicie, jest jakiś bóg, bo nie pokazuje wyniku. Coś się tutaj podziało. Finlay, świetne zagranie do Pacociego. Pacocji, jest Valencia, jest Praszelik.
No i teraz co oni idą? Idą w zaparte. Jest Walencja i mamy bramkę na 2-0. W końcu mamy gola. W końcu mamy gola. Jest bramka po stronie Blaise de Roves. No, tylko się cieszyć z takiego obrotu sprawy. Tylko się cieszyć z takiego obrotu sprawy. Ascot City, Westbrook mógł dośrodkowywać. Na pewno ta piłka do Finneya zagrana w ten sposób no, byłaby skuteczniejsza. Gonsalves znowu matce no, nie daje sobie rady dzisiaj na skrzydle, ale jest Pacozzi, jest Tomkinson. Zagranie do Ebuyi. No, fajnie rozgrywają dzisiaj to spotkanie piłkarze Blizzard. Są w gazie, naprawdę. Widać tutaj, że są w gazie. Drugą połowę zagra Clark. Wydaje mi się, żeby Madsen tutaj odpoczął. Finlay zejdzie. Wejdzie Mendes za niego. To Mendes będzie teraz tym piłkarzem napędowym drużyny. Szkoda, że nie objąłem reprezentacji Anglii. Tutaj Finlay chyba dostałby powołanie do kadry narodowej. Musiałbym wyrzucić jakiegoś sławnego piłkarza z tej kadry, no i powołać w to miejsce Finlaya, bo naprawdę Finlay, może i nawet Westbrook by się załapał. Naprawdę rozgrywają bardzo dobre zawody. Nie wszystkie tuzy angielskiej piłki mają okazję grać w Lidze Mistrzów w 1/8 finału. Grabara. Takimi interwencjami Grabara powinien sobie zatorować tą drogę do kadry. Jedyne co właśnie w FIFA mnie zawsze dziwiło, że można. Nie widziałem nigdy, żeby selekcjoner był trenerem klubowym, więc powinno chyba być to oddzielone. Kiedy przejmujesz kadrę, powinieneś się rezygnować z gry w klubie, no bo tutaj jednak jest jakaś tam stronniczość. Może powinna być opcja, nie, chyba nie ma na ten moment takiej opcji. Ja nie przypominam sobie, że była dawno tutaj reprezentacji, nie obejmowałem. Nie przypominam sobie, że była taka opcja. Żeby była taka opcja jeżdżenia na mecze, czyli oglądania swoich zawodników, statystyk zawodników podczas gry. 57 minuta. Liverpool buduje kolejną akcję, będzie dośrodkowanie, ale tym razem nieudolne dośrodkowanie. No i Grabara znowu od bramki. Jak mówię, wypróbujemy ten sposób grę trzema obrońcami, ale nie mówię, że będziemy nim grali cały czas. Teraz Bida, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze tutaj Praszelik gasi tą piłkę, jeszcze Bida, no próbował Praszelik. Wiadomo, że będą mieli piłkarze Blister Rovers z polskiej narodowości. Ułatwione troszkę zadanie. Teraz Tomkinson faulowany. Będzie żółta kartka. Druga chyba żółta kartka. Nie. Schodzi sprawca faulu. Więc nie, no, ochronił się chyba przed tą żółtą kartką. Fulgencio. Bida jeszcze raz próbował. Westbrook. Dobrze. Z pomyślunkiem rozegrał tą akcję. Jest Praszelik do Mendeza. Próbował tą piłkę upchnąć między dwoma zawodnikami Liverpoolu. Nie udaje się ta kwestia. Więc no, to by było spoko. To by było spoko. Fulgencio. Bida trzecha na kolejną bramkę. Drugą bramkę w tym meczu. Na razie się to nie udaje. Musi się starać, bo stracił chyba. O ile dobrze pamiętam, stracił koronę. Tak jest. Jest 73. minuta. Mamy kolejną bramkę 3-0. A no i raczej już po meczu. Raczej już po meczu. Bartosz Bida. Nie mogłem go nie powołać. No to jest strajker nad strajkerów. Pamiętam, że w FM-ie zawsze, no może nie zawsze, ale też go chyba kupiłem do Blister Rovers. Więc nasze drogi się. Nasze drogi się spotykają. Bardzo ładna brameczka. A zrobimy zmianę, bo chyba jeszcze mamy jedną zmianę. Sprawdzimy. Mendes. Praszelik. Tak, jeszcze mamy jedną zmianę. Widziałbym Scarletta na miejsce Praszelika.
Akcja w drugą stronę. Dobrze, Wida. Jeszcze próbuje, jeszcze goni piłkę. Udaje mu się odzyskać. Wida. Troszkę sztuczek technicznych pokazał Bartosz Wida. Westbrook. Wida do Fulgencio. Fulgencio do Westbrooka. Westbrook. Świetnie teraz Scarlett. Aj, była kombinacyjna akcja. Mogło się coś z tego urodzić. Mogli tutaj. Naprawdę fajnie to wyglądało. Szkoda, że nie udało się doprowadzić tej akcji do końca. 82 minuta. Raczej Liverpool się już nie podniesie. Dobrze, Clark odbiera futbolówkę. Wraca na te salony, na te duże boiska. Mendes. Dopiero wszedł, więc ma parę w nogach. Jeszcze Rovers. Ciekawe, bo piłkarze, którzy wydaje mi się, znaczy może jest lepszą drużyną tutaj na pewno. Piękna wymiana Scarlett do niego. Myślę, że spokojnie by poradził sobie z wykończeń. Grał swoją pozycję z zawodnikiem Liverpoolu. No mam 5-0, raczej sędzia zakończy to spotkanie za chwilkę. Liczony czas gry tutaj 3 minuty aż doliczone. Ciekawe, nie było chyba tak liczone. Nie, jednak sędzia już nie pozwolił do gry. W naszej grze może Pacocci, dobra, no to Madsen troszkę gręcy, ale za krótko grał, żeby go oceniać. Wida, Valencia, no, tak samo, za krótko grał, żeby go oceniać. My z drużyną zdecydowanie lepszą wykorzystywaliśmy sytuację. Grabara tam chyba spadł. W bramce nie był zainteresowany w ogóle tym meczem. No, dziękuję za uwagę i wydaje mi się, że oferta transferu D'Angelo, no oczywiście, że pchamy D'Angelo, wypychamy go dalej, aby się dogadali 650, to 650. Posłaliśmy teraz naszych skautów na poszukiwanie młodych talentów, no i może do końca roku uda się jeszcze zakontraktować kilku młodych, zdolnych graczy, z których trafią do naszego klubu. Jest pierwszy raport zwiadowczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Podpisujemy z 16-latka. Tutaj polskie wyszukiwania troszkę lepiej. Od razu bierzemy Bogdan. 400. No i tutaj. A, podpiszmy. Podpiszmy. I Abbott. Anglicy. 200. Dziękujemy. 300 bierzemy. 600. Tutaj. Tutaj na pewno będzie ciekawie. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli 16-latek już. No, odrzucimy.
Jeżeli jeżeli raport, jeżeli 16 latek już jest warty 600, a widzicie, nie zapisałem sobie, który to taki mocny.